Ach, kolejny odcineczek z naszego Evil That Within... Nie, jak to było? The Evil Within, czy jakoś tak? Dwa! Halo? Mogę tu przejść? Nie mogę tu przejść. Ale oszustwo. Jebane. Czyli każą nam iść do góry, po schodach. A ja nie lubię chodzić po schodach na przykład. Może co? Windę by mi tu postawili. No Sebastian jest bardzo zmęczonym człowiekiem. O! Dobry? Akta 2x40. Do Konstantyn SV. Kandydat! Gratulacje poszukiwaczu prawdy. Dziękujemy za wzięcie udziału w naszym teście duchowej przenikliwości. Z radością witamy cię na kolejnym poziomie wiedzy. Zgłoś się z tym pismem do najbliższego MU Center. Ze wstępnego kandydata stać się apostołem MU. To pismo zapewni ci wywyższoną pozycję podczas kolejnej ceremonii oczyszczenia. Odręczna notatka na obrocie koperty. Kłamstwa, same kłamstwo. Okej. Okay. Jakaś sekta, czekaj sekundę. Dobra. Jakaś waza, ale to nie bierzemy. O! O kurwa! Hey! Damn it! No i co? What's going on here? No nie wiem, jakieś pierdolnięte rzeczy, no pewnie to co w jedynce. No nie, nie, nie otworzę tego. Tu też nie, no musimy iść do góry. Dalej po schodach. B. Najpierw... Wiecie? Tą kurwa, przez tą ciasnotę. Aha, tu jest tylko fotel. Dobra, nieważne. To, że jest taka ciasna kamera, że cholera... Też nic nie ma. O kurwa, co jest grana? Ciężko się tu połapać, kurczę. Dobry. No jaki piękny pokój, panie. O. Shit. Czy trzymaj RB? Weź się za osłonę. Widoczna jest ikona. Gdy staniesz przed miejscem nadającym się na osłonę, pojawi się ikona. No okej. Okay. Rów wzdłuż osłony wokół ten, gdy dostaniesz... Okej. Okay. Jak? Dobra. Dobra. A, on sobie poszedł. What the hell was that? Co to kurwa był? No to osłanianie jeszcze mi tak może pójść trochę kiepsko. To, że się jakkolwiek udało. Dobra, tego gościa w ogóle widzieliśmy, co on odjebał. Just like the search team member. Więc tutaj nie mamy co. Ciekawe, że ich zamykają w czasie. Ja nie rozumiem tego, że co, że cierpią przez to cały czas tą swoją śmierć?
Czy jak? Bo ja nie rozumiem do końca. Jakieś takie... zdjęcia, sztuka... taka niezbyt ciekawa, w sensie trochę creepowa. Ale taki... chyba trochę creepy faktycznie. Trochę bardzo creepy. Dobra, idziemy dalej. I my jesteśmy znowu w holu. Ja się spodziewał. O. Ciekawe. Znowu jesteśmy w holu, tylko niektóre rzeczy są bardziej otwarte. No otwórz to. Uhuhu. Jakieś oko? Wyskakujemy na A, okej. Akta. Co my tu mamy? Zdjęcie kolejnej ofiary. Okej, zdjęcie kolejnej zamordowanej ofiary ma na sobie mundur Mobiusa. Jest dobrze oświetlony, wyraźnie wygląda na to, że zginął od strzału w głowę. Okej. Znaczy chyba tej ofiary nie znaleźliśmy. To jest kolejna ofiara. Kurwa, a może ta latarka się świeci cały czas? To ona się będzie cały czas wyłączać. Dobra, nic tu więcej nie ma. Nic nie ma. No i tu jest pootwierane, nie? Tu jest ten telefon. Tu nic chyba nie było, nie? Nie. Dobra, to chodź... myślałem, że tam coś jest. Chodźmy za tą kratę. Okej. Okay. Nie wiem, czy na... czemu ja nie mogę... aha, o kurwa. No to nie pójdę za tą kratę. Wejdziemy jeszcze raz do góry, no. Trudno. Nie lubię takich, w sensie to, takie horrory wchodzą na panie strasznie. Tak jak te, Blair Witch. Przechodziłem dwa razy, nie? Prywatnie. I... i na streamach przechodziliśmy. Nie wiem, się go jakoś ukrywać przed tym gościem, czy co? Bo ja go nie widzę w ogóle. Nie chcę po tą sytuacji, że on mnie zabije. Okej. A on mnie kurwa zabija i ja... Christ. Niepokojące to jest. Winda? Czy ja tego wszystkiego nie przeszukałem? To jest za piękna rzeźba. Akurat fajnie to wygląda. Takie creepowe strasznie. Ale fajne. Może to jest chyba z prawdziwych ciał. Ale nic temu nie zrobię, nie? Nie mogę przeszukać.
Dobra, co, chodźmy do tej windy. Jak nam każą, to chodźmy, no. Nie musimy w końcu całej zrobić gry na 100%. Coś czuję, że jeszcze tam i tak wróciły. Na razie tak nawet nie mam jak się bronić tutaj w tej grze, więc... To mi przypomina akurat Half-Life'a. Jezus... Kurwa, jak to się nazywało? Outlast. O! O! O kurwa. Ciekawe. A, myślałem, że będą się bujać, jak się w nich wpił. Zaś to oko, kurwa, jakieś takie. A nie, bujają się, ty. Ruch! Hihihi, hihihi. I pyk! I bujamy się. No dobra, no tu jest to oko, tu są te... Te trupy. Ok, aparat. No ale nie można nic tu uczynić. Drzwi? Nie było drzwi. Oż ty w dupę, co tu się wydarzyło? Te wisielce zniknęły? Oko? No na pewno to będzie wchodzić na banie. No już co tu się odpierdala? To się zmienia rzeczywistość co chwilę. Co ty robisz? Ale tu nic nie ma. Zdjęcie? Moje? No to... Jezus! Co to jest? No jak? No jak, kurwa, ja nawet nie mam jak się bić. Sprintuj! Biegnij! Jezus! Co to jest w ogóle? Shit. I'm trapped in here. Dobra, spierdalaj, spierdalaj, chłopie. No, wspinaj się do tego wentylka. No szybciej, nie na ostatnią chwilę, chłopie! No. Jezus, co to było w ogóle? Już myślałem, że będziemy z tym musieli walczyć jakoś bez kurde, bez broni czy coś. No jest trochę... Oż ty w dupę węża. Maciura jest niereformowalna. O, zaraz wypierdoli, kurwa, gonga w kasztan. Co to jest? Zaraz tu się przez ścianę pewnie przepierdoli.
Albo coś. No na 100%. No kurwa, użyłem. To jest jakiś kurde demon. O kurwa, myślałem, że mi położę. No i koniec. O! Dobra, uciekaj! Mamy nóż? A myślałem, że... A, czyli teraz mamy nóż! Chciałem, że on ten nóż wbił w nią. Alright. What the fuck is going on here? Pojebane to jest strasznie. Dobra, automatyczna regeneracja. Twoje zdrowie jest krytycznie niskie, jego wskaźnik staje się czerwony. Po pewnym czasie automatycznie odnowi się ono do określonego poziomu. Gdy na chwilę zatrzymasz wskaźnik zdrowia, szybciej się zregeneruje. Postara się ukryć w bezpiecznym miejscu i odpocząć. Okej. Okay. A jak walczyć? Jak walczyć z tym nożem? Nie, no dobra, poczekajmy tutaj. Co to jest? O! Tworzenie skrótów. Aha, ale ja tu na razie nic nie mam. Dobra. Ale jak atakować tym nożem? Chyba, że to jest tak na zasadzie, że ja nie mogę atakować. Dobra, chyba idę dalej, no nie wiem. Nie ma co. Nie regeneruje się to na razie, to... A, ja otworzyłem kolejne drzwi. Okej. Okay. Nie wiadomo, skąd pochodzi lekarstwo w tych skrzykawkach, ale zwraca na średnią ilość zdrowia. Aha. Dobra, na lewo to będzie życie. Strzyknijmy sobie od razu. Ja muszę smarknąć tylko, wybaczcie. Nie chusteczka. Spływa ze mnie straszliwie. Dobra. Idziemy dalej. Tu. To się zamknęło. To jest książka jakaś, akta, dziennik z opuszczonego domu. Pismo właściciela tego dziennika jest równe i wyraźne. Ostatni wpis ma następującą treść. Właśnie otrzymałem wiadomość, teraz znam powód wszystkich tych chorych rzeczy, które dzieją się od kilku ostatnich dni. Okazało się, że doszło do najgorszego, ale przynajmniej nie muszę już udawać. Stwory, które widziałem, wszyscy się... przemienili, jest już za późno, aby ich ocalić. Pora wykorzystać to, czego nauczy się na szkoleniach. Bóg miłuje się nad ich duszami i nad moją. Okej. Okej. Okay. Ja to mam. Niesamowite.
Dobra, wyjdźmy stąd. No i możemy wejść chyba na zewnątrz. O! Bo w końcu. A nie ma tu zapisu gdzieś? Mówili, że w bezpiecznych strefach. Myślałem, że poprzednio w pożarze pamiętam dzień, w którym je zrobiono. Oddech Lily pachnie watą cukrową. Mira nigdy nie wyglądała piękniej. Super. Akta, które miałem w kieszeni przez ten cały czas. Bo zasadniczo to powinno być to, nie? But it sure as hell wasn't a quaint little town. There's something bad happening here, Kidman. Baker is dead. There's a killer running around in here, doing things that are... It's like Beacon all over again. What the fuck did you just send me into? I don't know. We're in the dark out here. Baker was the team leader. If he's dead, that doesn't bode well for the rest of them. Keep searching around. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Yeah. Sure. Sure. Czy nas... Pistolet po nas strzela seriami. Tylko krótko są, bo... Proszę mieszanka saledry, sierki. Hej! O kurwa, czemu ja tyle dostałem tych rzeczy? Mnie to zastanawia, czemu tu nie było zapisu. Zaraz sobie popatrzę na te wszystkie rzeczy. Ale czemu tu nie było zapisu, no bo to jest teoretycznie jakby takie... Bezpieczne miejsce, teoretycznie. A nie ma zapisu nigdzie. Dobra, pistolet. Dajmy sobie do góry. Teczka dajmy sobie w prawo, albo w dół. Tyle. Zmień typ. Ten chce. No dobra, ale jak te... Jak wejść w ten crafting, te użycia broni? Nie, może nie będzie tak trudno celować. Ekwipunek. Aha, bo to jest jakiś skład Last Chance. To wiem. Że już dawno mam ten slajd. No jak coś z tego wytworzyć? Statystyki, kurwa. Nie wiem jak coś z tego wytworzyć. Super, że mam ten pistolet, ale...
Jak coś z tego wytworzyć, żeby mieć amunicję? Ja mam 6 nabojów, kurwa, i 50 prochu. Komponenty. Ale jak to wykorzystać? Bo jakiś crafting stół będzie, czy co? Co na dole ten? Dobra, góra, dół, niech będzie ten, taki pistolet. Może crafting stół gdzieś będzie do tego? Coś, bo kurwa, no trochę dziwne to jest. Ale to, że tych zapisów też nie ma tak za bardzo, no to też trochę lipa. Bo powinien już być, moim zdaniem. Dobra, tu chuja jest. Mam 6 naboi, no to chyba potężnie bym powiedział. Bo potem tu jeszcze jest jakieś rozwijanie umiejętności. Oh. Poor son of a bitch. Left here to rot like this. No, trudno. Bywa, bywa. Bywa, że gnijące ciało zostaje w aucie. It's just a small, quiet town. Yeah. Too quiet. Kurwa, to jest jakiś dom. Może w tym domu, kurwa, będzie zapis albo crafting stół, czy coś takiego. O, jakiś ziomek. She had to have heard me. Better check it out. No, chyba nie. Chyba coś przeczuwam, że raczej nie będzie tutaj nic. To mi pomoże. Clean your plate. You gotta eat. Skin and bones. O kurwa, co tu się dzieje? Ja pierdolę. Ej, ja miałem strzelać seriami po trzy. Jeb. Jak on rozciapciarzył. O kurwa. Oh god. No to już chyba umarła. Dobra, mam gluta. Co jeszcze tutaj mogę? Kidman. Yeah, I did. Tak, jakieś popierdolona baba karmiła jakoś tam. People in here are turning into creatures. Damn it. What the hell happened? I don't know. But it means that Lily is in more danger than just being lost. Sebastian. Save it, Kidman. Leave it to me. I'm gonna find her. Dobra. Ale ja bym dalej chciał się dowiedzieć, jak tu zrobić tą amunicję, cholerno. O! Dobra, mamy strzykawkę z lekiem. Po prostu możemy od razu wstrzyknąć, żeby mieć full życia.
Nie apteczkę! Dobra, nieważne. No, to miałem apteczkę. Apteczka pewnie daje dużo życia, nie? A mogę dostać nieużywanie? Kurwa, jak to wytworzyć cokolwiek? Włączyć i wyłączyć ten telewizor, super. Ten dzieciak w ogóle jeszcze żyje, czy ona go zapierdoliła? Chyba zapierdoliła. Bardzo mały mają ten dom na dole. Mają garaż. Dobry. Tutaj coś istnieje, czy niekoniecznie? Słoik. Super, że mam jeszcze więcej prochu strzelniczego. A mógłbym zrobić z niego amunicję? Proszę. Czy niekoniecznie? Jest to możliwe. Prochu mi się pokazało. Nie, że mogę to wszystko. O, ciekawe. Nic tu więcej nie ma, nie? No i piwnicy, ani nic. Spadam stąd. Nie, nie mają tu garażu. Jaki śmieszny ten dom. Tu jest ten krzok też, co mogę zbierać. Ale jak z tego coś stworzyć? Nie wiem. Pokazaliby, bo to jest dosyć istotne akurat. To akurat by się przydało bardzo, moim zdaniem. Czy gdzie? O! Na moje. Fajnie. Fajnie, fajnie. A tutaj mamy ten pistolet. Fajnie. Jednak można atakować wręcz. Pewnie ni chuja się to nie opłaca, zostajesz. O, nie klikałem A. Nie ma. O! Rozwalać auto. Ale jaja. Chodzić nie muszę. Dobra. Może w tym akcencie sobie zakończmy przy znaku Union. Tak jak Silent Hill albo coś. Welcome to Union. Zakończę sobie ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobał. I cóż mogę więcej rzec. Do usłyszonka w następnych Elements.